Cześć, tu Asia z Spanish Bilki. W tym filmie pokażę Wam, jak zacząć szyć quilt temperaturowy, albo inaczej quilt pogodowy. Po angielsku temperature quilt albo weather quilt. Pod takimi nazwami możecie znaleźć go na przykład na Pinterestie i zobaczyć różne przykłady. Cóż to takiego jest? Jest to taka praca, która składa się z tylu małych bloczków, ile jest dni w danym roku, czyli zazwyczaj z 365, a każdy z tych bloczków pokazuje najniższą i najwyższą temperaturę w ciągu dob. Jeśli uszyjemy bloczek reprezentujący każdy dzień w roku, od 1 stycznia do 31 grudnia, wtedy możemy w wizualny sposób przedstawić, jak zmieniały się temperatury w jakiejś wybranej przez nas miejscowości. Najczęściej dziewczyny szyją takie prace dla miejscowości, w których mieszkają, ale oczywiście można wziąć dane z dowolnej innej miejscowości, jaka Wam przyjdzie tylko do głowy. Dla mnie jest to o tyle ciekawa praca, że w pewnym sensie jest trochę nieprzewidywalna. Oczywiście na początku wybiera się paletę kolorów, więc wiemy, jakie kolory w tym kulcie wystąpią, ale nie do końca wiemy, jaki wzór wyjdzie, no bo jest to sterowane jednak czynnikiem zewnętrznym i to jest w tym strasznie fajne. Tak? Ja zwykle lubię bardzo dokładnie wszystko planować, a tutaj jest taka odrobinka szaleństwa, odrobinka chaosu. Wszystko zależy od tego, jaka pogoda będzie za oknem i czy będzie ciepło, czy zimno i takie kolory wtedy wejdą nam do naszej pracy. Bloczków do uszycia jest 365. Ja szyję quilt dla tego roku. Zaczęłam całkiem niedawno, oczywiście jak zawsze, nie 1 stycznia, zaczęłam w połowie roku i mam w tym momencie przygotowane bloczki dla lipca, a razem z Wami dzisiaj chciałabym przygotować sobie bloczki dla czerwca. Ale najpierw jeszcze krótko o tym, jak taki bloczek może wyglądać. Tu widzicie jeden bloczek, który reprezentuje 29 lipca tego roku w Krakowie. Bloczek składa się z dwóch części, bo tak jak powiedziałam, musi mieć reprezentację dla najniższej i dla najwyższej temperatury. Ja wybrałam akurat taką formę, więc u mnie tło reprezentuje temperatury najniższe, natomiast ta aplikacja na górze reprezentuje temperaturę najwyższą 29 lipca w ciągu doby. W związku z tym, jak będę mieć 365 takich bloczków, to będę mogła z tego uszyć całą gotową pracę, ale stanie się to nie wcześniej niż 31 grudnia, ponieważ wtedy dowiem się, jaka była najwyższa i najniższa temperatura w tym dniu. Więc jest to zdecydowanie taka praca na cały rok, albo dla tych, którzy są bardzo systematyczni, albo dla tych, którzy tak jak ja działają falami, więc ja teraz w sierpniu będę szyć bloki z pierwszego półrocza, natomiast pewnie w okolicach października i potem w okolicach grudnia będę doszywać te, których mi brakuje. A kto wie, może starczy mi na tyle sił i zapału, żeby rzeczywiście codziennie taki jeden bloczek sobie przygotować. No dobrze. Przykłady temperature quiltów, które możecie znaleźć w internecie, pokazują, że te bloki mogą mieć bardzo różną formę. Ten z kółeczkami mi się bardzo podoba, jest dla mnie jakiś taki, nie wiem, no po prostu wizualnie bardzo atrakcyjny, ale mogą być to, możecie zszywać na przykład ze sobą dwa trójkąty, czyli robić blok taki HST, Half Square Triangles, i jeden trójkąt wtedy reprezentuje dzień, drugi trójkąt reprezentuje noc. Może na przykład używany jest często blok Trunkard Path, w którym znowu jedna z części według Waszego uznania reprezentuje temperaturę najwyższą, druga część reprezentuje temperaturę najniższą. Można szyć kwadrat w kwadracie na przykład. Widziałam też takie bloki, gdzie było serce w kwadracie. No ważne, żeby były rzeczywiście dla każdego małego bloczku były dwa różne kolory i każdy z tych kolorów rzeczywiście był w jakiś sposób zmapowany na skalę. No ale zacznijmy od przygotowań. Co będzie nam potrzebne, żeby do takiej pracy przystąpić i żeby taki bloczek jak ten uszyć? Na początek oczywiście musimy zacząć od wyboru miejscowości, dla której chcemy tę pracę szyć, oraz pozyskaniu skądś danych o tym, jaka była najwyższa i najniższa temperatura. Ja szyję bloki dla Krakowa. Jest sierpień, więc skądś muszę wziąć informację o tym, jak wyglądał styczeń, luty, marzec, kwiecień itd. I w tym celu tutaj mogę Wam zarekomendować skorzystanie z serwisu weather.com. Na tym serwisie po wpisaniu miejscowości, która Was interesuje, znajdziecie zestawienie miesięczne właśnie najwyższych i najniższych temperatur. Ja takie zestawienia mam wydrukowane dla wszystkich miesięcy i ponieważ teraz będziemy się zajmować miesiącem czerwcem,
Więc jak widzicie, mam wydrukowany kalendarz, gdzie mam, to jest po prostu zrzut ekranu z tej strony dla Krakowa, czerwiec 2021, gdzie mam poszczególne dni miesiąca. W górnej linii dla tego dnia mam temperaturę najwyższą, czyli 1 czerwca było to 19 stopni, to była maksymalna temperatura tego dnia, natomiast minimalna temperatura to było 5 stopni. I w ten sposób dla każdego dnia mam taką parę liczb. Najwyższa i najniższa temperatura. Oczywiście możecie te dane pozyskać z dowolnego innego źródła, natomiast tam rzeczywiście jest to bardzo szybkie. Ja wydrukowałam sobie wszystkie miesiące, tu na przykład na tyle mam marzec, jak widać, wykreśliłam te, które do marca nie należą, żeby mi się nie myliły, więc mam już dane przygotowane, więc wiem już, w jakim, jakie liczby charakteryzują każdy mój bloczek. No ale jak te liczby teraz przełożyć na kolory? Więc w momencie, kiedy macie już dane, drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba zbudować sobie skalę kolorów. I teraz tak, jeżeli chodzi o skalę kolorów, czyli tak naprawdę wybrać jakąś liczbę materiałów i przypisać je do konkretnych temperatur, dobra zasada, sprawdzona przez ludzi, którzy już te quilty szyli, mówi, żeby wybrać taką skalę, żeby tych kolorów było stosunkowo dużo. Dlaczego? Dlatego, żeby było widać fajne zróżnicowanie i niuanse w różnicach temperatur. Więc idealnie byłoby tych kolorów wybrać co najmniej 24. 24 wydaje się liczbą szaloną, ale jak popatrzycie sobie na zakresy temperatur, które są w waszych miejscowościach, jeżeli mieszkacie w Polsce, to na pewno wiecie, że ta rozpiętość temperatur między zimą a latem jest naprawdę bardzo duża. Jak można taką skalę zbudować? Jest przygotowany bardzo fajny szablon, stronka do wydrukowania. Link znajdziecie w opisie filmu. I ten bardzo prosty szablon to jest nic innego jak tabelka, którą wypełniamy sobie temperaturami i przyklejamy sobie kawałki tkanin, które odpowiadają danemu zakresowi temperatur. Ja zanim zaczęłam się zastanawiać nad doborem konkretnych tkanin, najpierw sprawdziłam sobie, jakie typowo występują w Krakowie różnice temperatur i sprawdziłam sobie, że najniższa temperatura w tym roku była w styczniu, było to minus 14 stopni, a najwyższa temperatura, najpierw myślałam, że w maju plus 29, ale nie, w lipcu to było plus 33 stopnie. Czyli moja skala kolorów musi pokrywać co najmniej ten zakres. Dobrze by było pewnie, żeby miała tam jeszcze jakąś dodatkową granicę. 14 dodać 33 to jest 47 stopni. 47 stopni, taka jest rozpiętość temperaturowa w Krakowie między zimą a latem, czyli bardzo dużo. I zobaczcie, 24 kolory przydzielone do powiedzmy 47-48 stopni rozpiętości, co to oznacza, że średnio na jeden kolor będą przypadały 2 stopnie, tak? Czyli tak prawdopodobnie dobrze jest sobie to podzielić, żeby do każdego koloru, minimalnie tych 24 kolorów, mogę oczywiście ich dać więcej, przypisać do każdych 2 stopni jedną tkaninę. I tak też zrobiłam. Wypisałam sobie te temperatury. Przyjęłam, że minus 14 i wszystko, co poniżej, będzie miało ten sam kolor. Mimo wszystko to są jakieś skrajności, tak? Więc nie mam już aż tylu niestety odcieni fioletu, jakichś bardziej głębokich, ciemniejszych, żeby dodatkowe kolory tam umieszczać. A potem było minus 13, minus 12, minus 11, minus 10, minus 9, minus 8 i tak dalej. I w ten sposób dojechałam do 32. Skali mi brakło, pomimo tego, że użyłam 24 kolorów, no więc przyjęłam, że generalnie powyżej 32 to będzie już cały czas ten sam kolor również. Tak? Być może można tu jeszcze dać jakiś ciemny brązowy, ale jak dojdę do takiej temperatury, to będę się nad tym zastanawiać. I teraz co dalej, czyli mierzymy rozpiętość, dzielimy powiedzmy przez te 24, wychodzi nam zwykle właśnie, że na 2 stopnie przypada jeden kolor, no i musimy te kolory dobrać. I oczywiście tutaj wszystko w waszych rękach, musicie przegrzebać swoje zapasy tkanin i ułożyć to zgodnie z waszym pomysłem. Ten układ, który tu jest oczywiście jest przykładowy, ja przesuwałam się od fioletu przez niebieskie, turkusowe, zielone, żółte, pomarańczowe, czerwone, aż do
takiego bordo-brązu. I to ma generalnie ilustrować zmienność od tych, powiedzmy, zimniejszych barw do tych cieplejszych barw, które w naturalny sposób też powinny nam się kojarzyć z temperaturami niższymi lub temperaturami wyższymi. Oczywiście można tutaj, można ten układ odwrócić, jeśli ktoś chce, może ktoś zastosować zupełnie inną skalę. Ważne jest tylko to, żeby rzeczywiście te kolory były, było ich sporo i żeby między sobą się w miarę różniły, dlatego że będziemy je na siebie nakładać, czy będą ze sobą się spotykać i kontrastować, więc dobrze by było, żeby nie było takich połączeń, które są jakieś takie bardzo mało wyraziste. Ja osobiście też sugeruję, żeby to nie były kolory pastelowe, bo właśnie ten kontrast może być trochę za mały, tak? Więc raczej głębsze, nasycone kolory, no i dobór ich jest oczywiście Waszą kwestią indywidualną. Ja jakimś cudem znalazłam tyle fioletów, ile chciałam, chociaż też nie do końca może jestem z tego zadowolona, ale powiem Wam też jako ciekawostkę, że te czerwienie i pomarańcze przestawiałam kilka razy, można je było na kilka sposobów ułożyć, więc przeklejałam i zmieniałam troszeczkę tą kolejność, ale w tej chwili mam taką skalę, z której generalnie jestem zadowolona, tak? I oczywiście kompletem do tej skali jest pudełeczko, w którym te wszystkie tkaniny, które tutaj mam przyklejone, się znajdują. I z tego pudełeczka korzystam w momencie, gdy potrzebuję sobie coś uciąć. Tu są raczej tkaniny, które mają małe printy, nie ma tu jakichś bardzo dużych wzorów, ponieważ te elementy na tej aplikacji są dosyć małe, więc też zależało mi, żeby z daleka kolor był dość mocno widoczny. Także tu się dobrze sprawdzają różnego rodzaju drobne nadruki, batiki, jakieś tekstury, czy tego typu tkaniny, czy wręcz tkaniny gładkie. No, musiałam się ratować gładką koną, bo już nie miałam niestety nic więcej. I to jest w zasadzie taki etap, który... Może odłożę to pudełko gdzieś dalej. To jest taki etap, który kończy nam w zasadzie tą fazę planowania. Tak? Czyli wybieramy jakiś blok, który będziemy szyć, na przykład właśnie taki kółeczko z aplikacji na kwadracie. Wybieramy skalę kolorystyczną, wybieramy tkaniny do tych skali kolorystycznych, przygotowujemy sobie taką rozpiskę. Ta rozpiska jest potrzebna po to, żeby konstruując poszczególne bloki, w szybki sposób sprawdzić, jakie kolory powinnam ze sobą dobrać i jakie kolory złożyć, na przykład dla 3 kwietnia, dla jakiejś tam określonej temperatury. I jak to działa w praktyce? W praktyce działa to w ten sposób, że jeżeli patrzę na czerwiec i wiem, że w czerwcu najwyższa temperatura wynosiła 19 stopni, a najniższa 5, 1 czerwca, to wiem, że dla 19 stopni to będzie ta tkanina, a dla 5 stopni to będzie ta tkanina. Czyli tło będzie zielone, natomiast na tym tle będzie takie no, czerwono-pomarańczowe, ognisto-piekielne kółeczko. Tak? Na tym kończymy etap planowania. Zanim przejdziemy do cięcia bloku, chciałam Wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, czyli na wybór rozmiaru bloku. Ten kwadrat, który tu widzicie, jest niezbyt duży. W rzeczywistości ma on 2,5 na 2,5 cala, czyli mniej więcej 6,4 cm. Taki długi jest bok. Po wszyciu, po połączeniu ze sobą bloków, finalny blok będzie miał 2 cale, czyli mniej więcej 5 cm. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego taki mały, czy nie warto zrobić większego. Oczywiście można wybrać dowolny rozmiar, ale pamiętajcie o tym, że tych bloczków finalnie powstanie powiedzmy 365. W jakiś sposób trzeba mieć z tyłu głowy, jak chcecie je ułożyć. Ja chcę swoje bloki zaaranżować w taki sposób, żeby było ich mniej więcej 18 w poziomie i 21 w pionie, a to oznacza, że przy wyborze dwucalowego bloku szerokość tej pracy, bez wszystkich ramek jeszcze i tam innych wykończeń, na które być może się będę decydować, jeszcze nie wiem, będzie wynosiła 18 razy 2 cale, czyli 36 cali, czyli jak przyjdzie nam z pomocą matematyka, 91 cm. Tak? Czyli to będzie no, takiej szerokości praca. Tak? Oczywiście dla mnie to jest dużo, dlatego że chciałabym, żeby ta praca wisiała na ścianie. Nie chcę, żeby to był quilt użytkowy, tylko raczej artystyczny, więc to jest już całkiem spora praca. Gdybym chciała blok zrobić 3-calowy, tak, to wtedy szerokość wynosiłaby
już prawie 140 cm. Także różnica jednego cala na bloku 140 cm versus 90 na szerokości. No tu naprawdę trzeba być rozsądnym i zastanowić się, czy ta wasza praca ma mieć walory takie estetyczne, czy raczej użytkowe. Jeżeli użytkowe, chcecie z tego zrobić na przykład narzutę na łóżko, czy kocyk, czy tego typu pracę, no to oczywiście ten blok może być większy. Natomiast jeżeli to ma być tylko coś do powieszenia na ścianie, do dekoracji, no to te bloki w mojej ocenie nie mogą być za duże, bo ta praca po prostu wyjdzie gigantyczna. Ja zdecydowałam się na blok docelowym rozmiarze dwucalowym, jak możecie zobaczyć. Tak on będzie wyglądał, tak, wewnątrz tych, po przyszyciu innych bloków, tak on będzie wyglądał, więc też ta aplikacja w środku jest dość duża i ona też dość dużo wypełnia tego wnętrza tego bloku. Początkowo myślałam o kółeczku, które będzie miało średnicę jednego cala, ale doszłam do wniosku, że jednak to będzie troszkę za mało, bo zobaczcie, jeden cal to mieściłoby się w zakresie tego kwadratu, no to jest dość niewiele. Postanowiłam to kółeczko powiększyć, zrobić je półtora calowe i w ten sposób z każdej strony powinna mieć około 1/4 cala wolnej przestrzeni do szwu i wydaje mi się, że to dość fajnie kompozycyjnie wypełnia ten blok. Mam uszyte, tak jak Wam mówiłam, czy raczej przygotowane do szycia bloki dla lipca. Zobaczcie, tak one się będą komponować. To jest 29, 30 i 31 lipca, było dość gorąco. Ale żeby dojść do tego etapu, najpierw musimy oczywiście te bloczki wyciąć. To, co króliczki lubią najbardziej, czyli wycinanie bloków, jak mówi złota zasada, mierz dwa razy, tnij raz. I tak też będziemy robić. W jaki sposób ciąć te bloki? Musimy oczywiście sięgnąć, bo musimy wiedzieć, co mamy ciąć, tak? I które tkaniny. Musimy oczywiście sięgnąć do naszej rozpiski i zastanowić się, zobaczyć, jakie w ogóle kolory nam będą potrzebne. Sięgamy więc też do naszej pięknej listy ze skalą kolorystyczną i patrzymy sobie na to, jakie będziemy potrzebowali tkaniny do ucięcia. Zaczniemy od cięcia kwadratów, w związku z tym patrzę wyłącznie na dolne temperatury, czyli, bo kwadrat, jak pamiętacie, reprezentuje nam temperaturę najniższą, tak? Więc patrzymy na temperatury dolne i patrzymy, jakie to są tkaniny. 5 stopni, zieleń, sięgnę znowu po moje pudełko. Na razie wyciągniemy sobie i przygotujemy wszystkie, które będą nam potrzebne. 6 stopni to jest ta sama tkanina, którą już mamy, znowu 6, 8 stopni. To jest inna zieleń, wyciągam. 11 stopni, szaleństwo, zrobiło się naprawdę ciepło. To mamy żółty kolor, wyciągam i przygotowuję. 11, 9, zieleń. Ok, to będzie nam potrzebne. 11 już było. 10 to jest ta sama tkanina, 13, ciemniejszy żółty. Dobrze, 11 było, 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 12 to jest ten sam kolor, 9 już mamy, 11, 14 to jest nadal ten sam kolor, 15, inna tkanina, taki pomarańcz w dmuchawce. Dobrze, 17, widać, że idzie lato. 17 będzie nam potrzebny też ten kolor. Dobra. 17. 18 to jest nadal ten sam. 20. Piekło. 16 już mamy. 16, 16. 14 już mamy. 17 już mamy. Tak? Czyli zobaczcie, w czerwcu te kolory, które będą nam potrzebne na kwadraty, w zasadzie mieszczą się w tej skali. Więc będziemy wycinać w sumie coś z 7 czy 8 tkanin. Fajnie, będzie dość duża zmienność. Teraz zobaczmy sobie, ile nam będzie potrzeba tych poszczególnych kwadratów do wycięcia. Przyznam się Wam, że ja jestem dosyć leniwa, poza tym szyjemy cały miesiąc, więc nie będę cięła po jednym kwadraciku, a to co zrobię, to policzę sobie, ile potrzebuję uciąć z każdego z tych kolorów i utnę to hurtem. Mam już też tutaj taką kubkę, na której składałam sobie tkaniny, które zostały mi z cięcia poprzedniego miesiąca, więc jeżeli coś tam już się, jakiś kolor powtarza, to oczywiście skorzystam już z tych
naciętych wcześniej kwadratów. Nie tnę tego bardzo do przodu, bo tak naprawdę trochę nie wiem, jak dużo tych kolorów będzie mi potrzebne. Szkoda mi też trochę tu marnować tkaninę. Ale to, co mogę zrobić, to mogę rzeczywiście w tej chwili sobie to policzyć. Więc zobaczmy. 5 i 6 to jest ten sam. Tak, 5 i 6 to jest ten sam, więc raz, dwa, trzy. Trzy. I zapisuję 5 i 6, zakres temperatur 3 sztuki. 7, 8 to jest kolejny zakres. Sprawdźmy. Raz. Jedna sztuka. 9, 10 to jest kolejny zakres. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki. 11, 12 następny. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sztuk, 13, 14, raz, 2, 3, 4, 5, 15, 16, raz, 2, 3, 4, 4, 17, 18, raz, 2, 3, 4, 5, 19, 20, raz. Sprawdźmy, czy mamy na pewno czerwiec, 30 dni, 6, 10, 15, 22, 26, 27, 30, wszystko się zgadza. Czyli tutaj wiemy, ile kwadratów będziemy potrzebowali z poszczególnych kolorów. Jeszcze popatrzę, czy mam już jakieś kolory ucięte, bo widzę, że 13-14 jest na moim zapasie. Potrzebuję 5 sztuk i być może 5 takich kwadratów już mam. Idealnie, jest 5 kwadratów, moi drodzy. Więc to już jest gotowe. Pozostałe kolory niestety w moich resztkach nie występują, więc będę musiała je uciąć. Ale z tą rozpiską będzie już naprawdę szybko i sprawnie. Dobrze, sięgnijmy do pierwszego z brzegu koloru. Oczywiście warto je sobie rozprasować. Zobaczmy, co to jest za kolor. To jest kolor 1920. Potrzebujemy tylko jeden taki kwadrat. Więc prawda jest taka, pewnie jeszcze ta temperatura wystąpi, bo to jest miesiące letnie, mamy jeszcze nie zrobione, że utnę cały ten pasek na 2,5 cala. To, na co naprawdę musicie uważać, to, żeby nie uciąć sobie dwóch cali. Mnie się już tak zdarzyło, naciąłam sobie paski dwucalowe, no bo przecież blok docelowy po wszyciu będzie miał 2 cale, no i później nastąpiło przykre zdarzenie z rzeczywistością, to znaczy okazało się, że po prostu pasek jest za wąski. Oczywiście nie ma żadnego kłopotu, bo mam jeszcze do uszycia kółeczka, czyli te wewnętrzne aplikacje i tamte mniejsze paski się przydadzą, no ale trochę szkoda roboty, nie wiadomo, lepiej zmierzyć dwa razy, a ucinać raz. 2,5 cala. Odcinam sobie paseczek. Ta tkanina chwilowo nie będzie mi potrzebna. Chyba. Nie wiem jeszcze, co wyjdzie z aplikacji, więc na razie ją składam i odkładam sobie na bok. No i teraz oczywiście musimy uciąć z tego kwadraty 2,5-calowe. Ciach. Jeden kwadrat, który nam jest potrzebny, mamy. Ale oczywiście dotnijmy już do końca. Jeden trafia do mojego miejsca na zapasy. I jeden trafia też do resztek, które chwilowo są nam niepotrzebne. Może będzie jakieś kółeczko. No dobrze, to pierwszy kolor mamy z głowy. I to jest kolor 1920 ucięty. Dobrze, jaki tam następny leży? Taki pomarańcz, moi drodzy, to jest temperatura 17-18 i wiemy, że tych potrzebujemy aż 5, tak? Więc ponownie rozkładamy i szukamy jakiegoś fajnego kawałka. Tu wygląda, że ten kawałek będzie dobry, żeby to uciąć. Tu muszę oczywiście uważać na ten piękny, uroczy ząbek, który powstał po poprzednim cięciu, ale ja zawsze się staram ciąć tak na maksymalnie efektywnie, żeby jak najmniejsze straty tkanin były, bo mi po prostu ich szkoda, więc chyba jednak utnę z tego kawałka. Tu jest co prawda jakieś nacięcie zrobione, ale też go rozprasuję. Dobrze, sprawdźmy, co możemy z tego zrobić z uwzględnieniem ząbalka.
uwzględnieniem ząbalka. Trzeba to troszeczkę uciąć z pewnym zapasem, co się stało z moim nożem. Jest jak jest. O, zrobiłam bardzo źle, bo mi się tutaj, widzę, troszkę to wszystko wykłaczyło. Ale to nic nie szkodzi. No widzicie, trochę to zrobiłam niechlujnie. Będziemy musieli trochę naprawiać swoje błędy, ale chwilowo odcinam sobie kwadraty. Tu niestety zrobiłam błąd pewien i będę musiała go naprawić, bo wystrzępiłam tkaninę. W tamtym fragmencie mamy 3, 5 się nie uda, to już widzę. Zostaje nam ścinek, który być może przyda się do uszycia kółeczka. Będziemy mieć 4 i będziemy musieli jeszcze jeden dociąć. To całe wyszczepienie obcinam, szkoda, żeby taki wyszczepiony kawałek nam tu trafił. Zobaczmy, co możemy uciąć z pozostałych. Jakiegoś miłego, sympatycznego kawałka. A kawałek jest w zasadzie cały prostokątny, więc chyba nie ma znaczenia, gdzie go utnę. Z pewnym zapasem, bo brzeg jest też wystrzępiony. Dobrze. Chwilowo ta tkanina nie będzie nam potrzebna. Dotnijmy sobie do końca ten kwadrat. No dobrze, mamy 5 kwadrat, czyli to ten zakres temperaturowy, to był zakres 17-18, też mamy przygotowany. I w podobny sposób działamy z pozostałymi kolorami, docinamy wszystkie kwadraty, tak aby wszystkie te zakresy temperatur nam się pokryły. Ja to zrobię i za chwilkę do Was wracam.
wycięte wszystkie kwadraty, czyli tła naszych bloków, które pokazują nam najniższą dobową temperaturę w poszczególnych dniach czerwca w Krakowie. Zobaczmy, co nam z tego wyszło. Takie mamy w tym momencie tła do dyspozycji. Zgodnie z naszą rozpiską. Tu mam trochę obawy, czy to nie jest za mały kontrast, no ale już trudno. Na razie niech zostanie. Zobaczymy, czy bardzo będą ze sobą sąsiadować. Tu jakieś niteczki sterczą. Utnijmy je od razu, żeby nam się nie strzępiło bardziej. Czyli to są nasze tła. Teraz musimy wyciąć materiał na aplikacje, które będą na górze. Ja jestem bardzo, bardzo wielkim fanem aplikacji robionej na freezer paper i taki też typ aplikacji będę tutaj robić. Oczywiście, jeśli ktoś z Was woli inny sposób je konstruować, na przykład robić aplikację, która jest przyklejana na flizelinie dwustronnie klejącej. Oczywiście to jest pełna dowolność. Ja to, co pokażę, to dotyczy stricte techniki z freezer paper, natomiast możecie to oczywiście zrobić tą aplikację w dowolny sposób. Musimy powtórzyć najpierw te same kroki, czyli zacząć od wybrania, policzenia tkanin i wybrania tych tkanin, które będą reprezentowały nasze temperatury najwyższe dobowe. Odsuwam więc na chwilkę kwadraty na bok. Będą nam potrzebne za chwilę. I ponownie biorę naszą rozpiskę czerwcową i naszą skalę pomocniczą. Temperatury tutaj, z tego co widzę, to jest 19, 25, 27, do aż do 30, wow, chyba nie spada nigdzie, nie, 18 to jest najniższa temperatura, z tego co widzę, czyli podobnie jak poprzednio, wypiszę sobie i policzę wszystkie zakresy temperaturowe, czyli tak, 17, 18, mamy, o ile dobrze widziałam, jedno takie wystąpienie, tak, i tyle, czyli to jest jedna sztuka, 19, 20, raz, dwa, dwie, 21, 22, raz, dwa, trzy, 23, 24, raz, dwa, trzy, cztery, cztery sztuki. Patrzcie, jak śmiesznie. 1, 2, 3, 4. 25, 26. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 27, 28. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przy okazji przekapiłam jedną 26, czyli tu będzie 9. 29, 30. Raz, jedna. 31, 32. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Ponownie sprawdźmy, czy mamy 30, bo tyle jest dni. 11, 2, 3, 4 jest 10, 19, 24, 25, 30. Wszystko się zgadza. Czyli mamy aż 8 kolorów, które będą reprezentowały nasze temperatury dobowe najwyższe. Zobaczmy teraz, które to są tkaniny. Może niektóre z nich się pokrywają z tymi, które już mamy wyciągnięte. 17-18 to jest tkanina pomarańczowa w takie drobne kwiatuszki. Jest wyciągnięta. 19-20 piekło. Piekło jest. 19-20, 21-22 i tu zaczynają się tkaniny inne, które nie występowały, więc sięgam ponownie do mojego koszyczka. I zaczynam wyciągać. 21, 22 to jest ta czerwień. 23, 24 kropeczki. 25, 26 mamy tą. 27, 28 batik czerwony z jakimś farfoclem. 29, 30 ta czerwień i
ostatnia tkanina to jest ta wpadająca w brost 31-32, czyli całą naszą górną ciepłą paletę tutaj wykorzystamy. Zobaczmy, czy mamy coś na zapasie, bo tak jak Wam wspominałam, ja miałam dosyć dużo rzeczy naciętych już wcześniej, które zostały mi z cięcia lipca i może się okazać, że niektóre z tych tkanin się uda wykorzystać. Zobaczmy oczywiście, które. Na przykład mamy tkaniny w kropeczki. Tkanina w kropeczki to jest 23-24, potrzebujemy ich 4 sztuki. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy 4 sztuki, więc nie będziemy musieli jej ciąć. To lubię. Kropeczki możemy śmiało odłożyć. Co tam mamy jeszcze ucięte? Tkanina w takie listki i kwiatki. To jest 25-26, mamy dwie, więc będziemy musieli uciąć 7. Dobrze. Mamy coś jeszcze. Mamy jedną tkaninę w kratkę, 29-30 i akurat jednej potrzeba, proszę. Kolejna tkanina nam spada z listy. I chyba na tym niestety się kończy. Tak, bo mamy ucięte, ale większe. O nie, mamy jeszcze jedną taką resztkę. To jest 19-20. Potrzebujemy dwie sztuki, a jedna jest. Czyli jedną mamy. I pomarańczowych 17-18. Potrzebujemy jednej sztuki i też wykorzystamy resztkę. Powinno się na tym kółeczko zmieścić. Tak, raczej się zmieści. Mamy z głowy, więc też tą tkaninę możemy odłożyć i wiemy, że nie będziemy jej ciąć. Całą resztę niestety będziemy musieli przygotować. Już niestety, no po prostu trzeba będzie je wyciąć. No i teraz jak je wyciąć? Mamy przygotowane nasze tkaniny. Co teraz? Jak określić rozmiar kawałka tkaniny, z którego będziemy coś wycinać? Pamiętacie na pewno, że nasze kółeczko ma 1,5 cala średnicy. W związku z tym, abyśmy jeszcze mieli z każdej strony kółka dodatkową mniej więcej 1,4 cala na zapas, który podwija się pod spód, potrzebujemy wyciąć kwadrat o boku 2 cali. Tak? To jest taki powiedzmy minimalny kwadrat, w który nasze kółeczko, aplikacja się wpisze. Więc to, co ja będę przygotowywać, to będę sobie przygotowywać właśnie takie dwucalowe kwadraty. To jest świetna okazja, żeby wykorzystać wszystkie te kawałki tkanin, które przypadkowo ucięliście jako dwucalowe, zamiast 2,5-calowe w poprzednim kroku. Więc dwucalowe kwadraty to będzie nasz obecny cel cięcia. A więc przystępuję do pracy. Podobnie jak poprzednio, biorę swoją rozpiskę, sprawdzam tkaninę. 31-32, ta akurat leży na wierzchu, potrzebuję 5 dwucalowych kwadratów. Tu mam jakiś miły, sympatyczny kawałek, który sobie zmierzę i zobaczę, jaką ma szerokość. No, szerokość ma akurat taką, że wyjdą nam z tego dwa paski dwucalowe, więc wykorzystam ten kawałek. Oczywiście go najpierw rozprasuję, bo wymięty jest w sposób niemożliwy. Jeszcze ma przyczepione mnóstwo nitek. Dobra, tkanina rozprasowana. 5 kwadratów to jest nasz cel cięcia. Dwucalowych. Tu nie musicie być tacy bardzo dokładni, bo i tak będziemy to obcinać do postaci kółka. Więc to nie musi być takie super ekstra wymierzone. Natomiast no wiadomo, że raczej powinno być w miarę równe. Znowu jestem leniwa, więc taki pasek o szerokości 2 cali składam sobie na połóweczkę i będę odcinać od strony przeciwnej do złożenia. Robić cięcia co 2 cal. 2 kwadraty już mamy. Oczywiście mi się rozjechało. Teraz się okaże, że ten sposób nie jest wcale taki szybki. Mamy już 4 kwadraciki na nasze środki. Brakuje nam jeszcze jednego. Więc go sobie tutaj tak po prostu ciachnę. Nie będę nawet tego bardzo wyrównywać, bo tak jak Wam mówiłam, 2 na 2 cale to jest minimalny rozmiar. On oczywiście może być troszkę większy i tak będziemy go obcinać dookoła aplikacji. Odkładam sobie to na boczek i zaznaczam na swojej liście, że kwestia związana z kwadratami
31, 32, 5 mam. Tkaninę mogę odłożyć. Patrzę jeszcze do kopalni swoich resztek, bo wydawało mi się, że coś tu jeszcze uda się, ale nie. Nie uda się. Następna na kolejności, w kolejności jest 27, 28. Sprawdzam. To jest czerwony batik. Czerwony batik i takich kwadratów również potrzebujemy 5. A więc bierzemy nasz czerwony batik. Małe podprasowanie tego kawałka, który będę ciąć. Myślę, że ten kolor się jeszcze przyda. Ciepłych miesięcy jest całkiem sporo. Więc od razu utnę sobie z takim, z myślą o tym, że będą mi jeszcze dwucalowe kwadraty potrzebne. Utnę sobie pasek, który na pewno z niego da się wykroić więcej niż 5 kwadratów. Oj, 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 coś tu mi się skrzywiło. Nie musi być super dokładnie, ale nie może być też bardzo krzywo, bo potem będę mieć brzeg, od którego ciężko będzie coś sensownego ucinać. I ponownie jak poprzednio, tu korzystam z uroków maty obrotowej, którą Wam serdecznie polecam. Naprawdę się człowiek może dużo mniej namordować przy cięciu. Może sobie wszystko dobrze ustawić. Odcinamy 5, raz, 2, 3, 4 i tu utnę jednak tylko 5. Nie tnąc na razie na zapas więcej. 5 kwadrat, mamy 5 kwadracików takich. To odkładam do zapasów i oczywiście odznaczam, że baticzki są. Następny kolor to jest 25-26, patrzę do rozpiski, czerwona tkanina z takim lekkim zimnoróżowym popłyskiem i będę ciąć dalej, a Was zapraszam za chwilę, jak skończę ciąć. Drodzy, chyba skończyliśmy ciąć. Teraz pora na najciekawszą i najfajniejszą część, czyli układanie kompozycji. W końcu zobaczymy, jaki wzór wychodzi z układu temperatur w czerwcu. Które tkaniny będą sąsiadować z którymi, które tła obrazujące niską temperaturę będą sąsiadować z tymi obrazującymi wysoką. Czyli ta najbardziej fajna część projektowania, patrzenia, co wychodzi z naszego projektu właśnie jest przed nami. Jak będziemy się do tego zabierać? Nadal będzie nam potrzebny nasz kod kolorystyczny, chyba że zapamiętaliście, która tkanina czemu odpowiada i będzie nam potrzebna nasza kartka z kalendarzem. Kartka oczywiście po to, żeby dobierać właściwe kolory zgodnie z naszą skalą. I będziemy je sobie tutaj z boku układać. Ja może na chwilę, ponieważ skończyliśmy ciąć, odłożę tą matę. Nie będzie nam przez chwilę potrzebna, a będzie nam potrzebna przestrzeń do układania. No dobrze, to zaczynamy. 1 czerwca, temperatura 5 stopni oraz 19. 5 stopni, zielony kwadrat, proszę, to jest nasze tło. 19 stopni, piekło, czyli tu kładziemy sobie na razie w ten sposób, kładziemy sobie jedną tkaninę drugiej, czyli kładziemy tkaninę od tła, a na wierzch kładziemy tkaninę od kółeczka. Kółeczka oczywiście jeszcze nie ma, ale żebyśmy mieli już przygotowany cały zestaw. Dobrze. Następny, drugi dzień, tło 6 stopni,
6 stopni to jest wielka niespodzianka, nadal zieleń. A temperatura powietrza 20 i to nadal jest dokładnie ten sam kwadracik. On jest troszkę większy, dlatego troszkę na to przykryję, ale to za chwilę wszystko zniknie. Kolejny, trzeci dzień. Nadal mamy 6 stopni. Bardzo Was przepraszam, przeziębiłam się w Energylandii. A temperatura górna już jest inna, 22 stopnie. 22 stopnie według naszych rozpisek to jest ta oto piękna czerwień. Zróbmy troszkę miejsca. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwartego dnia 8 stopni. 8 stopni to jest zieleń, 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 którą nam wcięło. Jest, jest zieleń. 8 stopni. I 25 stopni góra to są te listki. Zobaczcie, już widać, że tu była ta sama temperatura w nocy. Troszkę zaczęło się robić cieplej, a w dzień też temperatura idzie nam do góry. Co było 5 dnia? 11 stopni, istotne ocieplenie. Proszę, wkraczamy w strefę żółtą. I 23 stopnie temperatura w dzień. Dobrze, jeszcze troszkę przesunę. Lubię to układać tygodniami, wtedy łatwiej mi kontrolować się też gdzieś w kalendarzu, więc dobrze, żeby zmieściły mi się jeszcze dwa kwadraciki. 6. 9 stopni. Temperatura troszkę spadła. 24 stopnie w dzień. I 7. 11 stopni. Szaleństwo. I 25 stopni w dzień. To jest ponownie ten kolor. Mamy już pierwszy tydzień. Układamy w ten sam sposób kolejne tygodnie, aż uzyskamy cały obraz miesiąca czerwca. Zapraszam Was za chwilę, jak wszystko ułożę. Gotowe. Mamy obrazek wizualny pokazujący, jak wyglądały temperatury w czerwcu. Czyż nie jest to fantastyczne? Jeszcze nie widać do końca piękna tego quiltu i tej pracy, ponieważ mamy na razie niekształtne kwadraty czy prostokątne zamiast pięknych, okrągłych aplikacji, ale mogę Was zapewnić, że już całkiem niedługo zobaczycie, jak pięknie to wygląda, jak tylko zamienimy górne kwadraty w kółeczka i w aplikację. Zobaczcie, jest pokazana piękna zmienność temperatur. Zimniejsze dni były na początku miesiąca, potem się trochę ociepliło, potem się zrobiło już naprawdę bardzo ciepło, to są najwyższe temperatury też dobowe i potem znowu pod koniec czerwca temperatura zaczęła spadać. Tak, patrząc nawet na układ tych kwadratów, doskonale widać, jak bardzo zmieniała się temperatura w czerwcu, jakie były różne wahania między poszczególnymi dniami i w ramach samej doby. No dobrze, mamy taką część pracy gotową. Następnym etapem są aplikacje. Czas zamienić nasze kwadraty na piękne aplikacje z kółeczkami. Są różne metody robienia aplikacji, tak jak Wam o tym wspomniałam. Ja dzisiaj pokażę Wam metodę, która wykorzystuje freezer paper. W skrócie, na czym ta metoda polega? Potrzebujemy arkusz specjalnego papieru, tak zwany freezer paper. Nazwa pochodzi od angielskiego freezer, zamrażarka i był to po prostu kiedyś papier do zamrażania, który był z jednej strony pokryty taką błyszczącą, jak widzicie tutaj, powierzchnią. Ta błyszcząca powierzchnia świetnie pod wpływem temperatury, pod wpływem prasowania żelazkiem przykleja się do tkaniny, ale nie przykleja się w sposób trwały, czyli można tą tkaninę od niej oderwać. Ta metoda zakłada, że wycina się z tego specjalnego papieru szablon, który następnie przykleja się za pomocą żelazka tymczasowo do tkaniny i wokół tego szablonu zagina się brzegi danego fragmentu, danej tkaniny, po to, żeby po prostu materiał był zagięty pod spód, żeby nic się nie strzępiło. Oczywiście
Takie szablony można wykorzystywać kilkukrotnie, ponieważ ta błyszcząca część ma taką cechę, że nawet po oderwaniu od tkaniny troszkę się tam do niej włosków przyklei, ale teoretycznie da się ją jeszcze 2-3 razy naprasować. Natomiast my akurat tutaj nie będziemy wielokrotnie wykorzystywać jednego wyciętego szablonu, tylko po prostu przygotujemy sobie dla każdego bloczka, dla każdego dnia jeden szablon. Szablon kółeczka, wokół którego będziemy kształtować naszą aplikację. Jak ten szablon zrobić? Tak jak Wam wspomniałam, moje kółeczko ma 1,5 cala. Nie mam takiego szablonu do odrysowywania kółek. W związku z tym postanowiłam skorzystać ze starego, dobrego przyrządu, który odziedziczyłam po rodzicach, którzy wykorzystywali go na desce kreślarskiej, do tego, żeby znaleźć taki rozmiar kółka, który będzie jak najbardziej zbliżony do tego rozmiaru 1,5 calowego. I ten rozmiar kółka, oczywiście nie zapamiętałam sobie, który to jest. Tak, to jest akurat u mnie kółko numer 37 i to kółeczko posłuży mi jako szablon do odrysowania na tym papierze 30 kółek po jednym dla każdego dnia miesiąca, a następnie będę musiała sobie takie kółeczko wyciąć. No więc pokażę Wam, jak to wygląda na jednej aplikacji. Odrysowuję sobie na tej niebłyszczącej części ołówkiem kółeczko, w miarę starając się zrobić to równo. Następnie biorę nożyczki do papieru, bardzo ważna sprawa. Nożyczki do papieru, nie nożyczki do tkaniny. I taki szablon sobie z tego papieru wycinam. Dobra. Szablon jest wycięty. I to, co teraz muszę zrobić, to taki szablon błyszczącą stroną naprasować od wewnętrznej, czyli lewej strony tkaniny. Przyniosłam sobie tutaj żelazko, pokażę Wam to. Nie powinno się tego robić w ten sposób, to znaczy nie powinniście prasować mając pod spodem matę, bo ona się może zniekształcić. Mam nadzieję, że ten gruby filc nas przed tym zabezpieczy, bo chciałabym Wam jednak pokazać, jak to zrobić. Czyli nasza tkanina, do której chcemy przeprasować szablon, kładziemy ją prawą stroną do dołu, bierzemy szablon z freezer paperu, przykładamy błyszczącą stroną do tkaniny, a następnie delikatnie dociskamy ciepłym żelazkiem. Nawet nie ma specjalnie co prasować. Jak widzicie, ten papier się przyczepił, ale jak go lekko pociągnę, to on odchodzi. To jest naprawdę bardzo delikatnie przyczepione. Także nie ma tutaj jakiegoś wielkiego ryzyka, że ten papier nie odejdzie. I co teraz z takim szablonem? Teraz musimy sobie ten szablon wyciąć. Do tego będą Wam potrzebne bardzo ostre nożyczki. Ja uwielbiam te, które mają mikroząbki na ostrzu i są naprawdę niesamowicie ostre. Moja córka kiedyś skaleczyła się nimi tak, że ta rana po prostu nie chciała się zagoić. Niesamowicie łatwo tną też skórę, więc trzeba bardzo uważać, ale bardzo dobrze tną też tkaninę. To, co musimy teraz zrobić, to wyciąć dookoła tego naszego szablonu zapas na szew, zapas na podwinięcie tak naprawdę, które będziemy wykonywać. To powinno być troszkę mniej niż 1,4 cala, czyli troszkę mniej niż taki typowy szew patchworkowo-quiltingowy. Oczywiście on nie musi być idealnie równy, bo te końcówki będziemy ukrywać pod spodem, natomiast no powinien być, więc tniemy sobie ten zapas. Powinniśmy, czego dowiedziałam się niedawno, nie ruszać specjalnie nożyczkami, a ruszać tkaniną. Wtedy podobno to cięcie jest delikatniejsze i został nam oczywiście jakiś ścinek, który możemy odrzucić. Mamy przygotowaną naszą aplikację. Zobaczcie, że zupełnie inaczej się prezentuje na tle bloku, znacznie ładniej. To, co musimy teraz zrobić, to musimy podwinąć te brzegi pod spód. Ale zanim zaczniemy je podwijać, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tego materiału jest tu więcej, no bo obwód tego materiału jest większy, dłuższy niż obwód naszego szablonu, więc on jest tu jego naddatek, tak? On będzie nam się jakoś nieładnie falował. Więc żeby tego uniknąć, musimy sobie ten brzeżek delikatnie ponacinać, dosyć gęsto, ale w taki sposób,
żeby nie dojechać z tym cięciem do samej krawędzi. To znaczy, tu trzeba zostawić naprawdę ułamek milimetra. Chodzi o to, żeby nam się nie strzępiło po drugiej stronie. Jeśli dojedziecie do samej krawędzi, bo nie macie na przykład jeszcze wprawy, to się tym też nie przejmujcie, bo świat się nie skończy. Natomiast no, warto o tym wiedzieć, że generalnie powinno się tam zostać taką ociupinkę, to są dwie niteczki przed krawędzią. I nacinamy to dość gęsto. Ja to nacinam mniej więcej co 3 mm. Po co to robimy? Robimy to po to, że jak zagniemy tą tkaninę pod spód, to dzięki tym nacięciom materiał się na sobie ładnie ułoży, nie zrobią nam się tam żadne pofalowania i kółeczko od strony zewnętrznej będzie ładnie wyglądać. Tu widzicie, trochę za bardzo przycięłam, ten brzeg jest dużo węższy, ale to nic. Nie ma być co dla siebie zbyt ostrym. Dobrze, mamy nacięcia. Widzicie? Teraz będziemy to zaginać. Są różne techniki zaginania pod spód. Niektórzy to po prostu zaprasowują, ale to się słabo trzyma i w przypadku takich kształtów okrągłych to się raczej nie sprawdzi. Jest możliwość pomoczenia, nawilżenia całego tego brzegu krochmalem, a następnie zaprasowania. Krochmal po zaprasowaniu robi się taki sztywny i trzyma po prostu te brzegi. Ale jest też trzecia technika, którą ja bardzo lubię. Jest to technika, która wykorzystuje zwykły klej biurowy. Ale zanim zaczniemy ją robić, trzeba pamiętać o tym, żeby sobie czymś zabezpieczyć biurko. To może być zwykła kartka papieru, bo będziemy kleić, więc nie chcemy mieć poklejonej maty ani poklejonych naszych tkanin. Choć ja osobiście preferuję po prostu taki przeźroczysty kawałek plastiku. To jest plastik, który pochodzi z szablonów. To jest plastik do wycinania szablonów tak naprawdę. On się bardzo dobrze sprawdza, bo z jednej strony jest taki, powiedzmy, szorstki, ale z drugiej strony jest gładziutki. Można go bardzo łatwo wytrzeć mokrą ściereczką. I jest jak znalazł do klejenia kolejnych prac, wielokrotnego użytku, także odżałowałam jeden taki arkusz takiego szablonu i postanowiłam go poświęcić na podkładkę. Więc potrzebujemy szablon, może to być też kartka papieru, którą po prostu zabezpieczycie. Potrzebujemy naszą przygotowaną aplikację, potrzebujemy klej. Jeśli chodzi o klej, ja używam jakiegoś zwykłego kleju z marketu, tu akurat mam klej Bic. Ważne, żeby ten klej się rozpuszczał w wodzie. A większość tego typu sticków się w wodzie rozpuszcza i żeby też po zaschnięciu nie tworzył jakiejś bardzo sztywnej warstwy, będziemy go później na dalszych etapach rozpuszczać, ale na razie musimy go zaaplikować tylko i wyłącznie na brzegi tkaniny. Aha, jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy, bo trzeba mieć wszystko przygotowane. Jeszcze jeden przyrząd, który się Wam przyda do zaginania, to jest jakaś szpatułka. To jest akurat szpatułka z zestawu do manikir. Więc nie robię sobie manikir, znalazłam najlepsze zastosowanie. Jest dość długa, sztywna, no i to, co jest ważne, ma tempo zakończony brzeg, więc nie uszkodzi mi tkaniny. A do czego dokładnie służy, to zaraz zobaczycie. To, co musimy teraz zrobić, to dość dokładnie wysmarować brzegi, które będziemy pod spód zawijać. Czyli układamy naszą aplikację prawą stroną do dołu, smarujemy brzegi. Nie wiem, czy już widzicie, dlaczego podkładka jest potrzebna, bo więcej kleju jest dookoła aplikacji niż na samej aplikacji. I teraz musimy zagiąć te brzegi do środka. Ja to najczęściej robię, powiem Wam szczerze, na początku palcem. Zaginam kroczek po kroczku, po jednym ząbku. One na siebie powinny zacząć zachodzić i formować nam takie piękne kółeczko z aplikacji. Warto tu zaginać naprawdę po jednym, dwa ząbki. Te ząbki, pamiętacie, na pewno powstały z nacięcia. Bo one wtedy się ładnie jeden na drugi pozakładają i to kółeczko po prostu będzie dosyć równe. No dobra. Zobaczcie, już jest całkiem fajne kółeczko. Nie mam oczywiście szmatki, bo zapomniałam o szmatce. Warto mieć wilgotną szmatkę przy biurku, żeby wycierać w nią palce, które się kleją. Zobaczcie, ile kleju jest tu na podkładce. No i pewnie zadajcie sobie pytanie, po co mi ta szpatułka? No ale ta szpatułka jest mi po to, że jak moje wprawne oko perfekcjonisty przyglądnie się temu kółku, to widzę tutaj takie miejsca, w których to zagięcie jest takie kanciaste. To oznacza, że po prostu palcami nie do końca dociągnęłam te zagięcie pod spód, więc tą szpatułką teraz bardzo delikatnie naciągam, ale delikatnie, bo mi chodzi o to, żeby nie wystrzępić tej tkaniny. Wszystkie te nacięte
farfocelki do środka, tak żeby tutaj wszystko ładnie naciągnęło się i zagięło się wzdłuż brzegu naszej aplikacji. Proszę. Na koniec dociśniemy paluszkiem. Teraz kolejny żałuję, że nie mam szmatki, bo będę się teraz cała lepić. I proszę, co osiągnęliśmy w efekcie? Zobaczcie, całkiem ładne i całkiem zgrabne. No to można by jeszcze ciut podciągnąć. Ale to jest, tak jak mówię, skrzywienie perfekcjonisty. Tylko nikt poza mną prawdopodobnie nie widzi. Mamy gotowe do przeszycia kółeczko aplikacyjne. I co teraz z tym robimy? No to kółeczko... Na chwilę sobie tą podkładkę odsunę, bo teraz nie będziemy kleić. To kółeczko oczywiście znajdzie się na środku naszego bloczku. No jak go teraz na środku tego bloczku położyć? Znowu, jest kilka różnych technik. Amerykanki często mówią o eyeballing, czyli innymi słowy patrzysz swoim okiem, gałką oczną i mniej więcej patrzysz, czy jest na środku. I oczywiście to jest najczęściej good enough. Czyli nie ma sensu jakoś szczególnie precyzyjnie tego robić. Ja natomiast lubię, ponieważ jak już kilkukrotnie wspomniałam, mam jakieś skrzywienie perfekcjonistyczne, lubię sobie sprawdzić, czy rzeczywiście to, co moje oko pokazuje, zgadza się z matematyką. I mam taki sympatyczny szablonik, który służy właśnie do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda gotowy blok. I on ma między innymi przecięcie w środku, więc kładę sobie, ten szablon ma dokładnie wymiar tego kwadratu, ma bok 2,5 cala, kładę go sobie równo z kwadratem i teraz właśnie moim wzrokiem sokolim patrzę, czy odległości w tych czterech punktach, odległości brzegów kółka od linii narysowanych na szablonie są równe i otóż są. Tak, więc całkiem dobrze mi poszło to takie powiedzmy naoczne sprawdzenie, gdzie jest środek. To jest dość mały blok, więc myślę, że większość z Was nie będzie miała problemu z wyznaczeniem tego środka. I to, co muszę zrobić na tym etapie, to po prostu sobie to kółeczko przypiąć, bo będziemy go przyszywać za chwilkę, ale muszę go przypiąć w tym miejscu, w którym ustaliłam, że ten środeczek jest. I taki blok gotowy czeka w tej chwili na kolejny krok, czyli przyszycie tej aplikacji z boku do naszego tła. Mamy gotowy bloczek. Teraz zapraszam Was do maszyny do szycia. Pokażę Wam, w jaki sposób ten bloczek dokończyć, tak żebyśmy mieli jeden kompletny dzień. Pozostaje nam ostatni krok, czyli przyszycie tego kółeczka do tła. Zależy mi na tym, żeby to kółeczko było przyszyte w sposób jak najmniej widoczny, więc będę wykorzystywać do tego założoną na górę, do igły, bardzo cieniutką nić poliestrową. Tu prawie i prawdopodobnie prawie nie widzicie na moich palcach. Ona jest mega cienka. Nie jest to samo, to nie jest... Hej, możecie przestać się tłuc? Pozostaje nam jeszcze przyszycie tego bloczka, tej aplikacji. Zależy mi na tym, żeby było to przyszyte w jak najmniej widoczny sposób, dlatego na górę do igły mam założoną bardzo cienką nić poliestrową. Prawdopodobnie jej tutaj nawet za dobrze nie widzicie. To, czym ona się charakteryzuje, oprócz tego, że jest bardzo cieniutka i prawie niewidoczna, to to, że nie topi się pod wpływem temperatury żelazka. Bloki prasujemy, więc rzeczywiście nić poliestrowa sulki jest tutaj świetnym wyborem, jeżeli chodzi o przyszywanie takiej niewidocznej aplikacji. Do bębenka założyłam nitkę w kolorze czerwonym. Zdarza się, że ta dolna nitka jest troszeczkę przeciągana na drugą stronę, więc zależy mi na tym, żeby nie była specjalnie widoczna ani na tle, ani na samej aplikacji, więc jakiś kolor pośredni między tymi dwoma musiałam wybrać, no więc wybrałam powiedzmy jakiś taki typowy czerwony kolor, żeby nie było tego bardzo widać. Jakie są ustawienia maszyny? Przyszywam to takim dość nietypowym zygzakiem. To jest zygzak, który ma... Już sekundkę, bo ustawiam go właśnie na maszynie. To jest zygzak, który ma... Przyszywać będę takim dość nietypowym zygzakiem.
Chodzi o to, żeby ten zygzak był stosunkowo wąski, czyli szerokość zygzaka będzie niezbyt duża. Ja na mojej maszynie ustawiam szerokość około 1,2. Natomiast dosyć długi, tak? Chodzi mi o to, żeby ten zygzak był taki bardzo rozciągnięty. I tą długość chyba zostawię na powiedzmy też 1,2 albo 1,3. I zrobimy sobie jakiś mały teścik. Zmniejszam też troszkę naprężenie górnej nici w stosunku do standardowego naprężenia. Zależy mi na tym, żeby jednak ta poliestrowa nitka nie wyciągała mi za bardzo tej nitki z dołu. No i zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Weźmy sobie jakiś testowy kawałek tkaniny. Mamy jakiś testowy kawałek tkaniny. No i sprawdźmy, jak nam to wychodzi. Jeszcze jest za krótki ten zygzak, więc zwiększę go do 2. Prawdopodobnie to wiele nie widzicie, jak szyję, ale może lepiej będzie widać, jak to pokażę. Ten pierwszy zygzak był zdecydowanie za gęsty. Tu lepiej widać po tej stronie. Chodzi nam o osiągnięcie takiego zygzaka, który jest rozciągnięty, ale bardzo wąski. Tak, po tej stronie, jak widać, troszkę ta nitka się jednak zawsze wyciąga, więc to naprężenie nici trzeba troszkę zmniejszyć. Dobrze. Pozostaje nam jeszcze przeszycie samej aplikacji. Mnie zależy na tym, żeby to było przeszyte w miarę w sposób niewidoczny, więc będę wykorzystywać w tym celu przeźroczystą nić poliestrową, którą założyłam na górę maszyny i do igły. To jest nić firmy Sulky. Czym ona się różni od typowych nici nylonowych? No, nie topi się pod wpływem ciepła z żelazka. To jest bardzo ważne, bo nasze pluki będziemy prasować, więc ważne, żeby nam po prostu to w jakiś sposób się nie uszkodziło od temperatury. No i ta nić poliestrowa rzeczywiście tą cechę posiada. Jest do tego bardzo cienka, praktycznie niewidoczna. Nie wiem, czy w ogóle ją widzicie tutaj na filmie. Do dołu bębenka założyłam nitkę czerwoną. Zawsze troszkę ta nitka spod spodu będzie przechodziła na górę. Mimo wszystko tu szyjemy czymś takim dosyć sztywnym. W związku z tym chodzi o to, żeby kolor był w jakiś sposób kolorem zbliżonym i do górnej aplikacji, i do tła bloku, żeby nie był jakoś bardzo tutaj widoczny, żeby nie rzucał się w oczy, więc ja wybrałam taką pośrednią między pomarańczem a ciemnym czerwonym czerwień, taką zwykłą, najzwyklejszą czerwień. Jeśli chodzi o ustawienia maszyny, to zmniejszam troszeczkę naprężenie górnej nici w stosunku do naprężenia standardowego, bo tak jak mówię, ta nitka ma tendencję do wyciągania nitki z bębenka i będziemy szyć takim nietypowym zygzakiem. Chodzi nam o osiągnięcie takiego efektu, jak tu widzicie, czyli to musi być taki zygzak, który z jednej strony jest dość rozciągnięty, czyli jest dość długi, ale jest bardzo wąski, tak? Czyli odległości między tymi, ten skok między samym zygzakiem nie jest duży. Na mojej maszynie to jest ten skok, czyli szerokość szwu jest ustawiona na 1,2. Ja mam maksymalną szerokość szwu tutaj 9 mm, więc to jest 1,2 mm. Natomiast długość szwu mam w tej chwili ustawioną na 2 mm i to jest taki wynik tych dwóch ustawień maszyny. Wasze maszyny mogą być oczywiście mieć inną skalę, inaczej być ustawione, ale liczy się tak naprawdę ten efekt, czyli zygzak, który jest stosunkowo długi, ale też szerokość tego szwu jest nieduża. I takim zygzakiem bardzo powoli będziemy teraz przyszywać naszą aplikację. Zaczynamy od tego, żeby tą aplikację sobie tutaj delikatnie chwycić. Pewnie tego nie będzie super dobrze niestety tu widać na maszynie. Spróbuję to troszkę przybliżyć.
Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Może tak będzie widać troszkę lepiej, a może nie. Szyjemy generalnie w taki sposób, żeby igła łapała nam dosłownie dwie niteczki z samej aplikacji, czyli jeden skok zygzaka łapie nam dosłownie sam brzeżek aplikacji, a drugi skok zygzaka wbijamy w tło zaraz za krawędzią aplikacji. Więc ja tu wbijam w tło i drugi w aplikację. W tło i w aplikację. W tło i tu muszę sobie już troszkę go obrócić i w aplikację. W tło, znów obracam i w aplikację. W tło i w aplikację. I tak sobie powolutku przyszywam tą aplikację do tła. Jak widzicie, akurat taki drobny fragment, drobne kółko, ono jest dość małe. Trudno jest szyć z pedałem, to raczej trzeba niestety ręcznie kręcić, jeśli chcemy to zrobić w miarę dokładnie i w miarę precyzyjnie. Co chwilkę też trzeba podnosić stopkę. No, jest to na pewno zadanie dla cierpliwych. Ale przecież bloków jest tylko 365, więc kto jak nie my, damy radę. Za chwilkę, jak przyszyję połowę, to wypnę szpilkę, żeby mi tu nie przeszkadzała, nie będzie mi już potrzebna. No, myślę, że już można ją usunąć. Teraz pokażę Wam gotowy efekt i myślę, że wtedy stanie się jasne, w jaki sposób dokładnie to było przyszywane. Pamiętajcie, igła uderza nam tuż za krawędzią aplikacji, wbija się w tło, a później w drugim ruchu łapie nam dosłownie samą krawędź aplikacji. Nie szyjemy głęboko w tą aplikację, przyszywamy, chwytamy dosłownie dwie niteczki. Już jesteśmy bardzo blisko końca. No może nie tak aż blisko, jak myślałam. Mamy jeszcze jakieś 40% kółeczka do przeszycia. Oj. Uderzyłam w kamerę, ale mam nadzieję, że to jakoś bardzo nam tu nie przeszkodzi. Oczywiście, jeśli ktoś z Was ma taką wprawę, żeby tak operować pedałem, żeby rzeczywiście wykonywać te ruchy, to teoretycznie może spróbować, aż sama zobaczę. Może rzeczywiście tak nawet będzie łatwiej. Po dwa szwy. Będę musiała tyle kręcić. Ale tak czy inaczej trzeba to przeszywać powoli, więc tutaj nie poszalejemy. Praca jest dla cierpliwych, dlatego na pewno warto szyć te bloki nie w jakichś wielkich partiach, bo myślę, że może nikomu nie wystarczy cierpliwości, żeby później wyprodukować 300 takich bloków za jednym zamachem. Dobrze, doszliśmy do końca. Na nitkę. No i teraz mam nadzieję, że widzicie, jak to jest przeszyte, bo to się, te nitki się błyszczą. Ten zygzaczek jest bardzo mały, jest na samej dosłownie krawędzi naszej aplikacji, błyszczy się w świetle, ale z daleka, jakby światło nie padało, będzie praktycznie widoczny. Aplikacja jest przyszyta. Pozostanie nam tylko oczywiście przewleczenie nitek na drugą stronę i zawiązanie, ale to sobie zostawię na później. Ale jeszcze jeden krok musimy wykonać. Musimy obrócić ten blok do tyłu i wyciąć tą tkaninę, która tu jest. Będzie nam to potrzebne po to, żebyśmy mogli usunąć papier. Pamiętacie, w środku jest papier. Tego papieru nie możemy zostawić w środku, dlatego że gdybyście kiedyś potrzebowali taką pracę wyprać, no to ten papier Wam to po prostu zgnieje. Ten papier nie może zostać, musi zostać usunięty. No on w tej chwili jest wszyty między dwie warstwy materiału, więc trudno jest go usunąć. W związku z tym będziemy musieli przygotować się do jego usunięcia i wyciąć tą tkaninę. Troszkę odsunę nam kamerę, żeby było lepiej widać. Jak to robimy?
Wycinamy cały zbędny, niepotrzebny kawałek materiału. Poza usunięciem papieru chodzi nam też o to, żeby zmniejszyć grubość tego całego bloku. Nie chcemy mieć tu dwóch warstw tkaniny. Musimy zachować, jak zawsze, od szwu około 1/4 cala, czyli zapas musimy zostawić, żeby nam się tkanina nie strzępiła, czyli musimy wyciąć takie kółeczko w środku, więc gdzieś bardzo ostrymi nożyczkami w środku musimy to naciąć. Oczywiście tak, żeby nie przebić się na drugą stronę. Nacinamy sobie do krawędzi. I następnie elegancko wycinamy kółeczko ze środka, zbędne, niepotrzebne, nam już do niczego. Proszę. I usuwamy. Papier się nam odsłonił. Nie będziemy go jeszcze teraz wyciągać. Jak wyciągnąć ten papier, pokażę Wam w drugim odcinku. Po tym, jak już uszyję wszystkie bloki, będziemy je zszywać ze sobą. Wtedy będziemy też usuwać te wszystkie papierki. Na razie uwolniliśmy do niego dostęp, wycięliśmy nadmiar tkaniny, który nie będzie nam już potrzebny. I taki blok z dokładnością do związania nitek jest już gotowy i może czekać na swoją kolej, aż kiedyś zostanie wszyty, zszyty z innymi blokami, żeby stworzyć rząd naszej pracy. Dziś dowiedzieliśmy się, co to jest temperature quilt. Zaplanowaliśmy kolory, dobraliśmy tkaniny, zaplanowaliśmy skalę temperaturową. W końcu wycięliśmy bloki, przygotowaliśmy aplikację i skończyliśmy jeden blok. Mam nadzieję, że przynajmniej u niektórych z Was zasiałam taką chęć, żeby taki quilt użyć, więc jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was podejmie to wyzwanie i czy też pod koniec 2021 roku, czy na początku 2022 roku będzie chciał się pochwalić swoją pracą. Ja mam nadzieję, że wytrwam. Dziś będę dłubać dalej czerwiec, lipiec już mam przygotowany, więc nie jest źle. Będę te bloczki dalej zszywać i będę patrzeć z niepokojem za okno, jakie też wariacje temperaturowe przyniesie nam, przynoszą nam na nadchodzące miesiące. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.